Celem dzisiejszej konferencji jest mówienie o mieście, które jest przyjazne dla mieszkańców i ludzi w nim przebywających, mieście, które żyje 24 godziny na dobę, mieście, w którym dobrze się żyje, mieszka, pracuje wszystkim grupom wiekowym, poczynając od małych dzieci, od rodzin z małymi dziećmi, poprzez studentów, młodzież uczącą się, młodzież pracującą, ludzi pracujących. No i także nie możemy oczywiście zapominać o naszych seniorach, którzy stanowią coraz bardziej liczną grupę. As we expand cities and also as technology engages us more and more, we need to make sure that we continue to really look at the criteria of well-being as perhaps the primary driver, is to ensure that you're building environments that are allowing people to be people in the healthiest and most dynamic form. The key message that was bringing is to work around mixed-use environment and to think about the in-between, make people meet, make people interact, make it an inclusive society where all different age groups can be living, can be connecting, and can be working out together to build a very sustainable and healthy society. Co było moim zdaniem absolutnie unikatowego w tej dzisiejszej konferencji, to był ten panel z młodymi ludźmi. To było naprawdę fantastyczne, dlatego że od lat mówimy na temat pokolenia X, pokolenia Y, pokolenia Z, milenialsów. Natomiast nigdy ja się nie spotkałam na żadnej z konferencji, że to właśnie oni sami powiedzieli o sobie. To, co czyni miasto atrakcyjnym do życia dla osoby w moim wieku, to jest dobrze zadbana i dobrze zaplanowana, spójna przestrzeń publiczna. Najważniejsze jest to, żeby ta przestrzeń publiczna wyglądała dobrze, żeby nie tylko planować budynki, ale planować to, w jaki sposób zostaną one połączone. So you need a safe city, and that means fewer cars. We have built cities for the last 50 years for cars. Now we need to rebuild them for children and for families. Przez ostatnie dwa dni podczas konferencji ULI Poland mieliśmy okazję rozmawiać z czołowymi graczami rynkowymi, a także młodymi studentami na temat dynamicznych zmian, które zachodzą na rynku. Inwestycje mieszkaniowe, biurowe, magazynowe czy wreszcie handlowe, w których mam okazję pracować, przechodzą dynamiczne zmiany i są tak jak nigdy dotąd ze sobą powiązane. Konferencja pokazała nam, jak bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy razem współpracowali. If you want to make a great decision, you have to consider the fact that maybe you should reduce the information you have about the topic. So good decision making is about the question that you have to answer: when do I know enough to make a good decision?